Dzień dobry. Zapraszam Cię do wysłuchania drugiej części moich rozważań na temat natury prawdy. Przypomnę, że w pierwszej części tych rozważań zastanawiałem się nad starożytną genezą problemu prawdy. Zwróciłem wówczas uwagę, że prawda jako problem, jako zagadnienie filozoficzne nie pojawiło się znienacka, ale było konsekwencją pewnej duchowej sytuacji, duchowego czy poznawczego zagubienia, w jakim znalazł się człowiek. I właśnie próbując poradzić sobie z tym zagubieniem, napotkał on problem prawdy. W poprzednim nagraniu zwróciłem także uwagę na to, że klasyczna, filozoficzna, podręcznikowa wykładnia zagadnienia prawdy zwraca uwagę przede wszystkim na dwa momenty czy dwa konteksty, w jakich ten problem się ujmuje. Pierwszy to kontekst definicji, a więc próba odpowiedzi na pytanie o to, czym właściwie jest prawda, o jakich stanach rzeczy można orzekać jako o prawdziwych stanach rzeczy. Natomiast drugi kontekst to kontekst poszukiwania właściwych metod pozyskiwania prawdy. Oba te konteksty lokują się w obszarze dociekań filozoficznych tradycyjnie określanych mianem epistemologii. Termin epistemologia pochodzi z języka greckiego i jest połączeniem dwóch innych terminów, mianowicie episteme i logos. Episteme oznacza wiedzę, poznanie, natomiast słowo logos w tym kontekście oznacza badanie, naukę. Innymi słowy, epistemologia jest to nauka o ludzkim poznaniu. Bada ona granice i możliwości ludzkiego poznania i właśnie w ramach tych badań podejmowane jest zagadnienie prawdy oraz metod, za pomocą których można się upewniać co do prawdziwości określonych sądów. O ile jednak epistemologia jako wydzielony obszar badań filozoficznych, jako wyraźnie wyodrębniony dział filozofii, zajmuje się problemem prawdy w sposób wyizolowany w stosunku do innych zagadnień filozoficznych, o tyle musimy pamiętać, że w tradycyjnych systemach filozoficznych zagadnienie to nie występuje w izolacji względem innych zagadnień i zajmuje wobec nich określoną filozoficzną rolę. Podejmowane jest mianowicie zazwyczaj w kontekście szerzej zakreślonych dociekań i w ścisłym powiązaniu z innymi klasycznymi zagadnieniami filozoficznymi. W niniejszym nagraniu zatem chciałbym w dalszej jego części skupić się na zbadaniu tych różnych, szerszych kontekstów, w ramach których problem prawdy pojawia się, dzięki czemu sens podejmowania tego zagadnienia można lepiej zrozumieć. I widzę takich 7 najważniejszych, szerszych kontekstów, w ramach których omawia się czy podejmuje zagadnienie prawdy i po kolei teraz te konteksty wymienię oraz omówię. Kontekst pierwszy to kontekst ontologiczny. Ontologia, przypomnę, jest to dział filozofii, który najogólniej rzecz biorąc zajmuje się bytem. W ramach tego działu filozofowie próbują udzielić odpowiedzi na pytanie o to, co jest, a czego nie ma, i także ewentualnie na pytanie o to, jakie są różne kategorie bytów i jak mają się one do siebie nawzajem. I właśnie w kontekście tego rodzaju badań w starożytności bardzo często pojawiało się zagadnienie prawdy. Pojawia się ono tam w ten sposób, że o ile w tradycyjnej epistemologii prawda jest to pewna właściwość sądów, orzekamy tą właściwość o takich stwierdzeniach, które odnoszą się jakoś do rzeczywistości, czyli że stwierdzają to, jak się rzeczy mają.
I powiedzmy, w klasycznej koncepcji prawdy, o to przede wszystkim chodzi, kiedy używamy tego pojęcia. Jednakże jednocześnie w dociekaniach o charakterze ontologicznym bardzo często stosuje się utożsamienie pojęcia prawdy z pojęciem bytu, gdzie o tym prawdziwym, naprawdę i realnie istniejącym bycie mówi się, że jest on prawdą i tutaj często też używa się tego terminu pisanego przez duże P. Pierwszymi filozofami, którzy wyraźnie łączyli zagadnienie prawdy z zagadnieniem bytu, byli Parmenides i Platon. Parmenides z Elei był filozofem, który zwracał uwagę w szczególności na ograniczenia ludzkiego poznania zmysłowego. Czym innym jest to, co postrzegamy, to, czego doświadczamy zmysłami, a czym innym jest to, co istnieje naprawdę. Na trop tego, co istnieje naprawdę, naprowadza nas czysto logiczna analiza. W analizie tej Parmenides wychodzi od logicznej zasady niesprzeczności, ale ujętej ontologicznie. Zasada ta w jego wersji brzmi następująco. Byt jest, a nie bytu nie ma. I ta jedna zasada wystarczy mu do tego, żeby następnie na drodze kolejnych kroków logicznych dojść do odkrycia natury prawdziwego bytu, gdzie właśnie ten prawdziwy byt jest utożsamiany z prawdą. Podobnym tropem podąża następnie Platon, który mówiąc o świecie idei używa zazwyczaj trzech pojęć: prawda, piękno, dobro. I pojęcia te są w dużym stopniu równozakresowe, to znaczy odnoszą się do tej samej rzeczywistości, do tej samej sfery rzeczywistości, ale każde z tych pojęć wydobywa na wierzch inny aspekt tej rzeczywistości. O jej odkrywaniu przez człowieka opowiada słynna platońska alegoria jaskini. W alegorii tej widzimy człowieka, który jest więźniem doświadczenia zmysłowego, w którym od narodzin jest wychowywany i osadzony, ale który dzięki wewnętrznemu, racjonalnemu i duchowemu procesowi może się z tego więzienia wyzwolić, odwrócić od świata zmysłów niepewnego i niewiarygodnego i zacząć wspinać się tak, aby ostatecznie wydostać się z tego więzienia, którym jest jaskinia, i doświadczyć prawdy, czyli świata idei. I widzimy tutaj wyraźnie, że u Platona prawda nie jest właściwością sądów, które jakoś odnoszą się do rzeczywistości, ale jest właściwością naszego doświadczania. Prawdziwy jest mianowicie taki stan, w którym obcujemy z tym, co w świecie niezmienne i autentycznie rzeczywiste. I tym autentycznym wymiarem rzeczywistości jest świat idei. Przypomnieć w tym kontekście warto, że słowo idea, którego w tym kontekście używa Platon, jest pojęciem wywodzącym się od czasownika idein, to znaczy widzieć. Zwraca nam to uwagę na to, że Platon mówi tutaj o doświadczeniu wewnętrznego wzroku, którym widzimy to, co naprawdę realne. Tak więc ontologia to jest ten pierwszy, szerszy kontekst, w jakim pojawia się problem prawdy i widzimy tutaj, że problem ten wywodzi się z przeświadczenia, że rzeczywistość ma wiele różnych wymiarów i nie wszystkie te wymiary są równie rzeczywiste, co pozwala przypuszczać, że jakiś wymiar jest najbardziej rzeczywisty ze wszystkich i człowiekowi na odkryciu tego najbardziej rzeczywistego wymiaru niezwykle zależy i proces odkrywania, dochodzenia do tego wymiaru jest procesem dochodzenia do prawdy. Przy czym efekt finalny tego ma charakter bardziej racjonalno-duchowy niż
epistemologiczny. Nie jest to zbiór wypowiedzi, a odnoszących się do rzeczywistości, które można za pomocą jakichś kryteriów ocenić jako zgodnych z tą rzeczywistością, ale raczej proces doświadczania tej rzeczywistości w tym, co jest w niej prawdziwe. I od tego kontekstu ontologicznego łatwo przejść do drugiego z zaplanowanych przeze mnie do omówienia kontekstów. Jest to kontekst teologiczny. W klasycznej, średniowiecznej teologii, wywodzącej się właśnie od Platona, a bardziej bezpośrednio od Plotyna, a jeszcze bardziej bezpośrednio od interpretującego filozofię neoplatońską świętego Augustyna, w tejże klasycznej średniowiecznej filozofii bardzo często utożsamia się prawdę z Bogiem. Bóg jest postrzegany w teologii chrześcijańskiej jako esencja bytu, jako jego jądro, z którego ten byt bierze swój początek, albo wprost, jak właśnie u świętego Augustyna, duchowo zeń emanuje. Z tej perspektywy patrząc, wszystko inne poza Bogiem jest przygodne, przypadkowe i nie do końca rzeczywiste. Życie ludzkie polega w ujęciu świętego Augustyna na szukaniu drogi do Boga, albowiem tylko Bóg jest prawdą. To znaczy tyle samo, co powiedzieć, że tylko Bóg jest w pełni rzeczywisty. Trzeci wymiar napotykamy w efekcie zestawienia zagadnień epistemologicznych z zagadnieniami o charakterze etycznym. Etyka jest nauką badającą normy. W szczególności chodzi tutaj oczywiście o normy moralne, a więc takie, które regulują stosunki między ludźmi. I właśnie w kontekście etycznym problem prawdy nabiera zupełnie nowego i frapującego znaczenia. Kontekst ten pozwala bowiem postawić dwa fundamentalne etyczne pytania. Po pierwsze pytanie o to, na ile i w jakich okolicznościach poznawanie prawdy jest powinnością człowieka. Drugie fundamentalne pytanie to pytanie o to, na ile mówienie i poświadczanie prawdy i w jakich okolicznościach mówienie i poświadczanie prawdy jest powinnością człowieka. Z tych pytań wywodzi się cały szereg innych pobocznych pytań, na przykład pytanie o usprawiedliwienie kłamstwa. Immanuel Kant rozważa takie oto zagadnienie. Czy jeżeli zabójca ścigający mojego przyjaciela, którego ukrywam przed nim w domu, przyjdzie i zapuka do moich drzwi, pytając o to, czy w moim domu znajduje się ta osoba, której szuka, a ja wiem, że jest to zabójca, który chce tą osobę zabić, czy ja mam wtedy prawo skłamać? Jeżeli mówienie prawdy jest najwyższą wartością, to w żadnych okolicznościach nie mogę skłamać, a więc powinienem ujawnić miejsce przebywania mojego przyjaciela, a w ten sposób umożliwić zabicie go. Jeżeli mamy intuicję, że w tej sytuacji nie powinniśmy powiedzieć prawdy, to znaczy, że prawda być może nie jest najwyższą wartością, prawda jako poświadczanie prawdy. Przedstawienie sprawy w taki sposób prowadzi nas do kolejnego, czwartego już ważnego kontekstu podejmowania zagadnienia prawdy. Kontekst ten określiłbym najchętniej mianem kontekstu aksjologicznego. Termin aksjologia jest stosunkowo nowym terminem w filozofii. Powstał w drugiej połowie XIX wieku i wtedy też zaczął oznaczać ten obszar dociekań i badań filozoficznych, który zajmuje się nie tylko wartościami etycznymi, ale wszelkimi wartościami, w szczególności zaś bada relacje, jakie między tymi wartościami zachodzą. I tak na przykład filozof niemiecki Max Scheler wymieniał cały szereg różnego rodzaju kategorii wartości, takie właśnie jak wartości religijne,
wartości etyczne, wartości hedoniczne czy wartości utylitarne. Oprócz nich wymieniał także jednak między innymi wartości poznawcze, stawiając w tym kontekście pytanie, która z tych kategorii wartości jest czy powinna być dla człowieka najważniejsza. Czy najważniejsze powinny być dla niego wartości etyczne, a może wartości estetyczne, a może wartości religijne są ważniejsze, a może jednak poznawcze. W jakich okolicznościach powinniśmy wyrzec się wartości poznawczych w imię innego rodzaju wartości, na przykład etycznych czy estetycznych. Czy jeżeli w naszym życiu dochodzi do konfliktu między prawdą a estetyką, to powinniśmy raczej wybrać prawdę czy piękno? A może tego rodzaju konflikty w istocie nie zachodzą i to jest pewnego rodzaju iluzja, że te wartości mogą wchodzić ze sobą w konflikt. Ale to jest osobny, filozoficzny problem, na ile rzeczywiste są tego rodzaju konflikty wartości. Czy żyjemy w świecie konfliktów wartości, różnego rodzaju wartości, czy raczej wartości, które człowiek w życiu napotyka, a jedną z nich jest prawda, czy one stanowią pewną harmonijną całość, a jedynie człowiek nie zawsze tą harmonię umie dostrzec. Wyobraź sobie na przykład, żeby zobrazować te możliwe konflikty, jakie tutaj zachodzą, wyobraź sobie na przykład wybitnego naukowca, który ma intuicję, że znajduje się na progu dokonania jakiegoś przełomowego naukowego odkrycia, sformułowania prawdziwych stwierdzeń na temat jakiegoś aspektu otaczającej nas rzeczywistości. Ale żeby móc tych odkryć, co do których ma intuicję, dokonać, musi poświęcić. Na przykład może się to dokonać wyłącznie kosztem złamania zobowiązań o charakterze małżeńskim. Łamanie takich zobowiązań jest czymś nieetycznym z punktu widzenia tradycyjnej etyki. A więc poświęca on wartości etyczne w imię wartości poznawczych. Czy ten konflikt, jaki tutaj zachodzi, jest realny, czy nie? To jest jedno z pytań, które sobie można stawiać i to jest jeden z kontekstów, w jakich zagadnienie prawdy współcześnie się pojawia. I to był kontekst czwarty. Teraz omówmy kontekst piąty. Określiłem go mianem kontekstu antropologicznego, ale doprecyzowuję, że chodzi tutaj o aspekt psychologiczno-pragmatyczny tego kontekstu, kontekstu antropologicznego. Antropologia filozoficzna zajmuje się kondycją człowieka. W poprzednim nagraniu zwróciłem uwagę na pochodzenie antycznego terminu prawda, jego etymologicznie rozebrane znaczenie. I ten termin oznacza nieskrytość. Prawda po grecku to aletheia, czyli nieskrytość. Wydobywanie na wierzch czegoś, co jest w normalnym naszym doświadczeniu niejawne i ukryte. Taka była prawdopodobnie intuicja Greków na temat rzeczywistości, że w naszym naturalnym doświadczeniu i sposobie bycia nie mamy kontaktu z tym, co realne, a raczej mamy doświadczenie pewnego fundamentalnego złudzenia na temat rzeczywistych procesów zachodzących w świecie. Po prostu wydaje nam się, że świat jest inny niż jest naprawdę. I o ile w tradycyjnej, starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej filozofii postrzegano stan ten jako punkt wyjścia, który domaga się jakiegoś poznawczego przezwyciężenia na drodze duchowego, czy logicznego, czy poznawczego wysiłku, o tyle w filozofii współczesnej, począwszy od drugiej połowy wieku XIX, u filozofów takich jak Schopenhauer, Fryderyk Nietzsche i wielu ich kontynuatorów, zaczęto spekulować na temat tego, że stan pewnego
poznawczego zagubienia człowieka, a nawet jeśli nie zagubienie, to wyobcowania w stosunku do natury rzeczywistości, niewiedzy o charakterze rzeczywistych procesów zachodzących w świecie, stan ten jest nie tylko naturalny, ale nawet być może właściwy czy pożądany. Człowiek jest istotą, która nie ma kontaktu z prawdą i ona jako istota tego kontaktu nie potrzebuje. Wielu współczesnych psychologów i neurologów podkreśla ten fakt, zwracając uwagę na to, że w interesie, w psychologicznym interesie człowieka leży nawet nieznanie prawdy. Nasz umysł nie służy nam do tego, żebyśmy poznawali prawdę. Friedrich Nietzsche na to bardzo wyraźnie zwracał uwagę. Nasz umysł służy do tego, żebyśmy tworzyli obraz rzeczywistości, który sprzyja naszym celom adaptacyjnym w świecie. Te cele są naszym podstawowym punktem odniesienia, czymś, do czego dążymy, a nie prawda. Prawda bardzo często stoi na przeszkodzie tych celów. Ludzie nie powinni poznać prawdy na temat rzeczywistości, bo być może na przykład prawda ta jest przygnębiająca. To pozwala mi przejść teraz do kontekstu szóstego, który też ma charakter antropologiczny, ale już właśnie ujęty w sposób bardzo współczesny przez pryzmat filozofii egzystencjalistycznej. Filozofowie egzystencjalistyczni, tacy jak Albert Camus czy Jean-Paul Sartre, zwracają uwagę, że życie autentyczne, autentyczne życie ludzkie to jest takie, które opiera się na akceptacji niemocy poznawczej człowieka. Camus wprost mówi, między innymi w eseju pod tytułem Mit Syzyfa, że rozpacz człowieka bierze się z tego, że pragnie on poznać naturę rzeczywistości, prawdę o świecie, i to jego pragnienie nieustannie i boleśnie zderza się z milczeniem świata. Tylko kiedy w pełni zaakceptujemy ten stan rzeczy, możemy żyć autentycznie, a więc człowiek musi się nauczyć zaakceptować tego, że prawda nie znajduje się w jego zasięgu. To pozwala mi przejść do siódmego i ostatniego kontekstu, o którym chciałem tutaj powiedzieć. Jest to kontekst filozofii nauki. Wprawdzie być może nie jesteśmy w stanie sformułować zbioru twierdzeń na temat rzeczywistości, które da się w sposób niezbity i niepowątpiewalny naukowo dowieść. Współczesna nauka nie opiera się na przekonaniu, że jej twierdzenia są prawdziwe. Ona się opiera na przekonaniu, że jej twierdzenia są prawdopodobne. Pojęcie prawdy, problem prawdy w nauce pojawia się pod postacią problemu weryfikowalności. Które twierdzenia nauki są w sposób dostateczny zweryfikowane, tak aby mogły być podstawą budowania naszego wiarygodnego naukowego obrazu rzeczywistości. W kontekście filozofii nauki ostatni problem filozoficzny chciałbym tutaj jednocześnie sformułować, ostatni w tym nagraniu. Mianowicie problem w postaci pytania, ile z rzeczywistości twierdzenia nauki rzeczywiście ujmują. Zakładając, że wszystkie odpowiednio procedurami naukowymi zweryfikowane twierdzenia są prawdziwe, ile one z rzeczywistości ujmują? 50%? 40%? A może tylko 3%? Czy nauka jest w stanie dostarczyć narzędzi, za pomocą których oceni, ile procent rzeczywistości realnie jest w stanie uchwycić za pomocą swoich metod? I to jest jedno z najciekawszych, współczesnych moim zdaniem pytań czy problemów filozoficznych związanych z zagadnieniem prawdy.